Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Witamy w telewizji Art Mundus TV. Dzisiaj jesteśmy w jednym z hoteli w Warszawie i naszymi gośćmi są wyjątkowi muzycy. Leszek Skawiński, Waldek Tkaczyk, cześć. Witamy Was. Witamy. Serdecznie zresztą. Rozmawiamy dosłownie na chwilę przed koncertem, który będzie miał miejsce w Stodole. Słuchajcie, dlaczego tak rzadko zaglądacie do Warszawy, tak rzadko gracie? Co? Mi się wydaje, że nie chyba. W naszej perspektywy to nam się wydaje, że my bardzo często jesteśmy w Warszawie. Może nie gramy aż tak często, może ostatnio rzeczywiście. Chociaż wiesz co, my może mamy inną perspektywę, bo bardzo często przyjeżdżamy do Warszawy jednak na nagrywanie różnych programów telewizyjnych. I wydaje nam się, że jesteśmy, ostatnio nawet chyba byliśmy 2-3 razy w ciągu miesiąca. Nagrywamy jakieś programy, które wiesz, potem tam gdzieś sobie są odtwarzane. A jeżeli chodzi o takie regularne koncerty, no to rzeczywiście może nie gramy tak często, ale to wynika chyba wiesz z tego, że akurat Warszawa jest strasznie obłożona koncertami i tutaj się wiesz bić jakieś terminy, a poza tym zainteresowanie wiesz jest takie, że ludzie są dosyć wybredni, wiesz, tak bym to nazwał, że ja nie mówię, że akurat nie przyszliby na nas, bo na pewno dzisiaj przyjdą, natomiast jest to ciężkie miejsce i wydaje mi się, że no, ludzie są troszkę zblazowani. A ja bym powiedział, dołożyłbym tutaj coś na ten, bo tak wiesz, mieszasz trochę tam w tej wypowiedzi w ogóle i jakby nie. Chciałem skracać. No, to ja skrócę jeszcze bardziej. Lepiej jest przyjechać raz na jakiś czas zagrać, wtedy jest większy efekt z takiego częstego grania. Niestety nic nie wynika, bo musielibyśmy za każdym razem zagrać swoją jakąś tam inną odsłonę, ale robimy różne rzeczy. Przecież były nasze koncerty rejestrowane i w Kongresowej, i koncert z orkiestrą symfoniczną, symfoniczny w Arkadach Kubickiego. Od czasu do czasu się pojawiamy i mam nadzieję, że są to te rzeczy takie po prostu ważniejsze, myślę, że z pewnego punktu widzenia lepiej pokazywać się rzadziej, a z czymś konkretnym, nowym, innym. Wspomniałeś Kongresową, dzisiaj Stodoła. Parę dni dosłownie wystąpiłeś w klubie 30 w Lublinie. Wolicie grać w takich, lepiej wam się gra w takich dużych halach, czy w takich właśnie małych klubikach? Jak jest odbiorem w ogóle w takich miejscach? Wiesz co, no nie wiem, teraz wróciliśmy z Hamburga, w ogóle w zeszłym tygodniu graliśmy piękny koncert, było z 6 tysięcy ludzi na hali, na przykład Polonia cała się zjechała, okoliczna. Czujemy się dobrze w każdych warunkach, tylko że jest inna specyfika. Jak gramy koncert klubowy albo jakiś event czy coś specjalny, jakiś koncert, no to jest inaczej. Często właśnie przesiadamy się za instrumenty akustyczne wtedy i robimy zupełnie inny wariant, taki akustyczno, jazzująco, w ogóle improwizowany, bądź też to wszystko zależy od miejsca, jak się gra. Dzisiaj mamy na tyle rozbudowaną technikę naszą koncertową, mówię w sensie instrumentów tam brzmieniowych, różnych historii, że jesteśmy w stanie uzyskać świetne brzmienie, nawet elektryczne, nawet w bardzo małym miejscu, ponieważ troszeczkę się przemieściliśmy w technologii, w inne rejony cyfrowe i tak dalej. Więc nie trzeba mieć ogromnych kolumn, wzmacniaczy, nie trzeba grać bardzo głośno na scenie. Wtedy ten efekt brzmieniowy jest po prostu dobry. Natomiast ja osobiście wolę grać duże koncerty, takie wielotysięczne. W tym się czuję w ogóle jak rybka w wodzie, najbardziej. No mi się wydaje, że to są chyba dwie różne sprawy, bo i jedna strona gdyby jest, ma swoje plusy i druga, że duży koncert to oczywiście ta energia tłumu
takiego kilku, a nawet kilku dziesięciotysięcznego nieraz. To oczywiście jest inne wrażenie, inna atmosfera, inne działanie, te fluidy i ta energia działa na nas też fajnie od ludzi. A z kolei w takich małych miejscach jest o tyle fajnie, że właśnie masz ten kontakt taki wręcz oko w oko. Intymny niemalże. I wiesz, i to też ma jakieś swoje zupełnie inne konotacje, wiesz, i inne wrażenia. Ale ja ci byłem jeszcze tak wracając, nie, że największy koncert, jaki zagraliśmy, to było ponad 100 tysięcy ludzi na Malcie w Poznaniu. To jeszcze było akurat z zespołem ONA podczas inwazji mocy, taka była kiedyś z jednej rozgłośni radiowej. Słyszałem taka. Nawet, czy to było 250. Tak? Bardzo możliwe. No, policja tak to obliczyła. Że no grubo tam koło, powiedzmy, że koło 200 tysięcy, ale ja się na przykład bardziej dużo się tremuję, jak mam do czynienia w taki kontakt, wiesz, oko w oko w ogóle, bo jak jest tyle ludzi, to tak naprawdę widzisz po prostu tłum. Nie jesteś w stanie zresztą tam wypatrzeć kogoś, rozpoznać jakichś osób w ogóle, czy coś tam. No i przemawiasz i adresujesz swoją muzykę masowo, że tak powiem. A tu można już grać nawet do kogoś bardzo indywidualnie. Ale przejdźmy do innego pytania, bo chyba nam uciekną ważne rzeczy. Powiedzcie mi, jak się zmieniła publiczność przez wszystkie lata? Mówi się, że młodzi ludzie nie chodzą na koncerty, wolą obejrzeć sobie na YouTubie, a jest tak, że to jest publiczność pokoleniowa, że przychodzą na przykład ojcowie z swoimi dziećmi, a może dziadkowie z wnukami, ci, którzy pamiętają was z lat 80. czy wcześniejsze, jak to jest? Tak, w sumie odpowiedziałeś na to pytanie sam, bo w naszym wypadku jest rzeczywiście tak, że przychodzi ta publiczność wielopokoleniowa. Szczególnie na tych dużych koncertach, gdzie może to mieć miejsce, bo rzeczywiście w jakichś małych klubach, gdzie gramy, a co ostatnio nam się parę razy zdarzyło, czy przy takich spotkaniach intymnych prawie, gdzie reklamowaliśmy naszą książkę, tutaj ja też reklamuję, i opowiadaliśmy dużo, grając między tymi opowiadaniami tylko we dwóch. Były to bardzo specyficzne spotkania. I wiadomo, że one były później, tam nie było na przykład dzieci, byli sami dorośli. Natomiast siłą rzeczy, jak się gra takie duże, jak my tam brzydko nazywamy to spędy, to tam są wszyscy, tam w ogóle od małych dzieci po no, ludzi prawie w naszym wieku. No właśnie, ale ja tu muszę powiedzieć od razu, że ku naszemu zdziwieniu, jak nastąpiła ta druga odmiana kombi przez dwa i jak żeśmy wrócili w nieco zmodyfikowanym składzie i tak dalej. Nagraliśmy takie tam piosenki jak tam Pokolenie, w sensie Spełni, Avignon, Ślad, no jeszcze parę innych było hitów z tych płyt nowych. Zyskaliśmy też nową publiczność, bardzo dużo przychodzi młodych ludzi, choć oczywiście nie będziemy tam udawać, że gramy dla dzieciaków. Też gramy, jeśli przyjdą, nie? Natomiast no, nasza muzyka jednak adresowana jest do publiczności raczej już takiej dorosłej. No, myślę, że taka średnia, jak wyliczono, w ogóle to robiono badania ostatnio, kto to jest nasz fan i tak dalej, nie? Okazało się, że ta średnia wieku wychodzi tam, nie wiem, 28, 30, 35 lat, więc to jest, no, taka średnia nam wyszła, że to jest największa grupa ludzi, która chodzi w tym przedziale na nasze koncerty. No więc to coś mówi. To znaczy, że będziecie jeszcze bardzo długo grać w takim razie, no bo oni muszą z wami też dorosnąć, tak jak my dorastamy. Czy jeszcze przynajmniej 20 lat na scenie, prawda? Dziękujemy za ten optymizm. Prawdopodobnie tak nie będzie, natomiast jak widzicie, na razie czujemy się jeszcze dobrze fizycznie, mam nadzieję psychicznie też. Jeszcze troszeczkę, że tak powiem, pogramy, mam nadzieję. No, ale tak długo jak Mick Jagger i Keith Richards, czy trochę krócej? Słuchaj, wiesz co, no to my się nie czujemy aż tak właśnie za bardzo o wiele młodsi od nich. I mi się wydaje, że bardzo wiekowo to im depczemy po piętach, bo co prawda myśmy się uczyli grać na ich utworach z paru z tych, co wymieniłeś,
w ogóle próbowaliśmy grać i Satisfaction i pamiętam na początku jeszcze w 69, jak żeśmy zaczynali tylko grać, to graliśmy taki Give me shelter. Give me shelter, tak. No. You can't always get what you want. No, takie, wiesz, różne historie. Tam Stonesów, zresztą lubiliśmy ich. Oni mieli oczywiście. Ale już nie z tego okresu big beatowego takiego, tylko później, gdzie już tak próbowali lekko, tak naprawdę rockowo grać. No ale to były właśnie no, te tak, lata. To były właśnie to były te lata. Lata, nie? Ale to jest fakt. Już nie będziemy sobie wypominać wieku. Są starsi od nas. Super. A słuchajcie, na pewno gracie próby, cały czas gracie próby swoje. Czy na tych próbach jakieś zalążki kawałków nowych się pojawiają, nowego materiału? Wiesz co, próby gramy naprawdę tylko wtedy, kiedy musimy. Jak robimy nowe rzeczy, nowe płyty, to oczywiście próbujemy ten materiał. Jesteśmy w trakcie w ogóle robienia ogromnego przedsięwzięcia, jakim dla nas jest wydanie nowej płyty. Właściwie dużą część materiału już mamy zrobioną, nagraną, skończoną, ale jeszcze poszukujemy jakichś innych rozwiązań stylistycznych, bo poprzysięgliśmy sobie, że ta zapowiadana przez nas płyta, już nie wiem, z 2 lata temu tam, nie? No właśnie, że nie wydamy jej do momentu, dopóki nie uzyskamy pewnego rodzaju satysfakcji. My się już naprawdę nie musimy nigdzie śpieszyć z tymi rzeczami. Myślimy też, że jeśli by fani naprawdę nas kochają w ogóle, naprawdę, to poczekają i mogę im to obiecać, możemy im to obiecać, że warto poczekać troszeczkę, żeby usłyszeć od nas to, co najlepsze, to, co nie jest robione pod jakąś presją, tak, czasu czy czegoś w ogóle. Chcemy zrobić płytę po prostu dobrą, która naprawdę będzie się odznaczała jakimś innym charakterem, bo nie chcielibyśmy nagrać ani wracać ciągle do historii, bo się nas ciągle pytają, czy to będzie podobne do tego, co w latach 80. No to jest w ogóle bzdura. Mamy lata tam 2000, któreś tam i nie ma sensu wracać do tamtego. Myśmy tworzyli tamtą muzykę i tak dalej. Nie chcemy brzmieć jak jakieś własne klony albo coś w tym stylu. Oczywiście pewien charakter się narzuca w ogóle. Natomiast teraz eksperymentujemy z jakąś w ogóle zupełnie inną materią. Próbujemy jakichś innych stylów też troszeczkę, żeby słuchaczy zaskoczyć w ogóle. Bo Kombi zawsze był i ten stary, ten pierwszy i ten następny. To był zespół, który grał muzykę bardzo eklektyczną. Będziecie na koncercie, zobaczycie, że gramy i rocka, i pop w ogóle, i jakąś elektronikę. I to wszystko jakoś w tym jednym naszym kotle to jest w ogóle gdzieś tam wymieszane. I dlatego nie boimy się sięgać na przykład po jakieś utwory, wiesz, akustyczne, czy w kompletnie jakichś innych stylach. Nie będę teraz opowiadał szczegółów, bo bym coś zdradził może za dużo. Natomiast no, będzie parę niespodzianek na tej nowej płycie, takich muzycznych w ogóle, stylistycznych też. Ale to się wszystko będzie mieścić w naszym charakterze, mam nadzieję. Pozwól, że ja od razu zapytam, bo skoro przedłuża się to nagrywanie płyty Kombi, to rozumiem, że płyty solowe to zupełnie gdzieś tam odeszły sobie, znaczy w dal. To po pierwsze pytanie. I jakieś też mniej więcej 2 lata temu w jednym z wywiadów powiedziałeś, że przykujesz jakiś projekt rockowy, bardziej rockowy. Czy on jest w dalszym ciągu gdzieś w planach, czy to zupełnie zostało odrzucone? Nic nie zostało odrzucone. Te wszystkie projekty są gdzieś w dalszych planach. Dla nas zespół Kombi jest zespołem priorytetowym. Nie? I ponieważ te wszystkie jakieś tam takie odpryski, jakieś płyty rockowe, tam Me and My Guitar czy inne tam, które nagrywałem i pewnie jeszcze coś się pojawi w moim życiu, no to są raczej projekty bardziej takie hobbystyczne, mógłbym powiedzieć w ogóle. Nie wiążę z tą muzyką, nie wiążę jakiejś nadziei na jakąś konkretną działalność i tak dalej.
chociaż nigdy nie wiadomo, no przecież w życiu mieliśmy różne wolty, nie? Z pierwszego kombi pojawił się Skywalker, później ONA, no i graliśmy w ogóle zupełnie co innego, nie? Potem wróciliśmy do muzyki teraz takiej bardziej, może nieco lżejszej, ale myślę, że możemy was jeszcze nie raz zaskoczyć w życiu. Zoru lekko, bo ja widziałem was ostatnio, w Ursusie u mnie zagraliście, nie wiem, w ubiegłym roku chyba, i powiedziałem całej mojej rodzinie, przyjdźcie i zobaczycie, jak kombi brzmi na żywo. Ja was widziałem w 87, miałem bardzo dużo przerwy i teraz zobaczyłem raz jeszcze. To jest tak niesamowity rockowy zespół, nawet w tych takich teoretycznie łagodniejszych kawałkach, ale brzmi niesamowicie i ta moc jest przeogromna. To jest cudowne. Dzisiaj na koncert będzie można... Te nasze wykonania koncertowe nieco się różnią od produkcji płytowych, bo mamy taką, no w sobie mamy pewnego rodzaju ekspresję, to nie wiem, jak ją zwał, tak zwał. Czy to jest funkowa, czy to jest rockowa, czy to jest jakakolwiek w ogóle popowa, ale staramy się grać te utwory z emocjami w ogóle. I na live to jest, no czasami jest niezły wpiernicz, że tak powiem, delikatnie nazywam sprawy po imieniu, bo uważamy, że to jest fajne, jak muzykę się gra w ogóle z ekspresją, nie? Tak kiedyś powiedział bodajże Beethoven, że można się gdzieś tam pomylić, w ogóle palec może się omsknąć w graniu, natomiast granie bez pasji to jest zbrodnia, no. Więc staramy się grać tą naszą muzykę z pasją, dlatego ona brzmi na koncertach dużo, dużo mocniej i bardzo konkretnie. Waldek, bo tak, wiemy powszechnie, jeśli chodzi o mistrzów gitary, kogo Grzesiek słuchał i kogo podziwia, natomiast chodzi o twoich mistrzów basu. Na kim się wychowywałeś? Który z basistów zrobił na tobie na samym początku największe wrażenie? No było kilku basistów, ja zresztą w wywiadach może tych poświęconym basistom i w tych rubrykach basowych opowiadałem już wielokrotnie o tym. Słuchaj, no żeby tak w skrócie powiedzieć, to od chyba Jacka Bruce'a, który był basistą The Cream, taki zespół był kiedyś z Claptonem i z Ginger Bakerem, który na nas na pewno zrobił super wrażenie, tak jak Hendrix, czy potem Led Zeppelin, Paul Jones, też uważam, że wyjątkowo dobry basista, zresztą nie tylko basista, bo i klawiszowiec, i kompozytor, i w ogóle spiritus movens z tego zespołu. Potem, wiesz, nadeszła ta era jazz rocka. I ci wszyscy basiści typu, wiesz, właśnie Pokowicz, typu Joko Pastorius, czy Stanley Clark, no. Ta cała stara tak zwana szkoła, którzy do dzisiaj grają, bo tak nomen omen, ostatni koncert, jaki byłem w Stodole, to właśnie byłem na zespole Stanleya Clarka, który jest w prześwietnej formie i chyba tak jeszcze nigdy nie grał, jak gra w tej chwili. Ma świetny zespół. Także ci basiści, no później może młodsi troszkę, typu Marcus Miller. Mnie ta cała szkoła, ta jazz rockowa bardzo interesuje, no bo wiadomo, że bas generalnie jest instrumentem podkładowym i dopiero w muzyce jazzowej, czy w takiej właśnie pochodnej jazzowej może mieć miejsca na jakieś własne miejsce, na zwrócenie na siebie większej uwagi, bo generalnie jest to rola taka bardzo podkładowa. No także to są ci główni chyba basiści, którzy na mnie zrobili duże wrażenie i wywarli na pewno wpływ. Ja od razu zapytam, bo wiem, że Grzegorz nagrał, tak? Wiemy, że nagrał solowe płyty. Nie ciągnie ciebie, żeby nagrać też coś takiego? Jakoś tak nie ciągnie. To jest... Słuchaj, ale wiesz, to jest, ja od razu tutaj dodam, że Waldek na tych wszystkich solowych płytach grał w ogóle moich. No ale to nie były jego jakby, no. Słuchaj, to jest swoim nazwiskiem. To jest szerszy temat i naprawdę na uzasadnienie tego trzeba było tutaj kilkunastu zdań co najmniej użyć. Natomiast no, moja filozofia się trochę zmieniła i uważam, że nie muszę niczego, oczywiście, żeby to nie było jakichś przytyków, nikomu niczego udowadniać.
Ja tylko po prostu raczej ja się realizuję na przykład w pisaniu tekstów, w komponowaniu. Mnie to zupełnie wystarcza, wiesz? A wyścigi z kolegami, szczególnie tutaj w Polsce, to tak troszkę... Oczywiście, wiesz, wystarcza mi z kolei, bo ktoś powiedzieć, no jak, ale gracz, ale to co, olewasz ten bas czy coś? Nie, bo na przestrzeni tych wielu, wielu lat, może tu widzę tą pierwszą płytę, gdzie nie zaistniałem jako kompozytor ani autor tekstów, to jest chyba wyjątkowa płyta, ta pierwsza, może badałem swoje siły. Natomiast już wtedy pamiętam, jak myśmy robili te aranże, to wszystko to, tam każdy instrument w zasadzie miał tą samą rolę. I było słychać, partie były basowe, i tak jak przytul mnie ten riff taki funkowy już wtedy, czy w innych miejscach, były miejsca na solówki, były miejsca na no, takie granie, wiesz, myśmy zawsze byli, tak jak Grzegorz wspomniał, bardzo eklektyczni i dla każdego tam było miejsce, żeby się pokazać. I ludzie nas pamiętają z tych czasów, łącznie ze mną, gdzie basista zawsze ciągnie ten taki ogon, że ludzie nie słuchają basu, bo nie wiedzą, co to jest. To jest jakaś taka druga gitara, no, może, może no czarna, biała. No właśnie. Ja bym tutaj jeszcze też dołożył w ogóle jedno zdanie a propos tego, dlaczego ja w ogóle nagrywam jakieś płyty solowe, bo paradoksalnie chcemy utrzymać pewnego rodzaju mimo wszystko spójność stylistyczną i gdzieś tam w tym, co gramy w zespole kombi. Czasem przychodzą do nas tam koledzy muzycy czy fani i pytają się, a nie mogliby się tak w ogóle zapier, papier, tam coś w ogóle i tak dalej. Ja mówię, moglibyśmy, ale kombi jest to specyficzny zespół mający swoją historię i nie ma sensu przemycanie na przykład metalu do koncertu kombi, tak? Więc ja sobie wolę nagrać, jak mam potrzebę, nagrać sobie jakiś, załóżmy, metal, czy mocniejszy rock, czy jakąś inną odmianę grania. To wolę to zrobić poza zespołem, bo wtedy mogę zrobić to w pełni. To jest bardzo istotne. To nie jest na wpół upieczone. Jakbyśmy to zrobili w kombi, to siłą rzeczy byłoby to bardziej może wygładzone i tak dalej. Więc zostawmy królowi co królewskie, cesarzowi co cesarskie. W tym roku minął 35 lat od wydania nowego rozdziału. To nieprawda, my tyle nie żyjemy. 84 lat by nie było. Słuchajcie, kiedy zdaliście sobie sprawę, że po wydaniu tej płyty jesteście już na szczycie? Czy wtedy, kiedy radio grało cały czas Słodkich Mojego Życia, czy później? Kiedy? Przełom taki medialny, komercyjny, nawet już w tamtych latach, kiedy na pewno te środki przekazu nie były tak szerokie i nie działały tak jak teraz, to na pewno to byłaby przełomowy moment, bo tam jest bodajże numer Słodkiego Miłego Życia na tej płycie, prawda? I on, akurat nim zaistnieliśmy w Opolu, na festiwalu piosenki i wygraliśmy tam, znaczy zdobyliśmy nagrodę publiczności, wielokrotne bisy i tak dalej. I to nam dało, to było naszą trampoliną do tego, że nas już poznano i ten numer wszedł generalnie do radia. To było tak naprawdę, to już było nasze takie drugie wyjście, bo tak w sumie, nie? Bo po tej płycie pierwszej jeszcze po to była Królowie Życia. No, byliśmy dosyć popularnym zespołem, ale to było ten nowy rozdział, Festiwal Opolski, bardzo mocne wejście. Duża publiczność, duże zwrócenie uwagi na siebie, duży przebój przy okazji i to był taki przełom rzeczywiście. Ale ja muszę powiedzieć, że tak, bo ty poruszyłeś, kiedy tam poczuliście się jacyś tam sławni, wielcy. Wiesz co, to jest takie dziwne w ogóle, szczególnie z perspektywy lat, jak się na to patrzy. Tego się tak w sumie na co dzień się nie czuje. No, to są przyjemne momenty, szczególnie te pierwsze takie, jak się przebijasz do masowej świadomości i czujesz, że jesteś popularny, że na przykład biegają za tobą ludzie, że pod twoim domem koczują, rozumiesz, stada grupy fanów albo jakieś tam coś tam. No, takie rzeczy zdarzały się. Myślę, że to jest fajne, ale tak po latach to myślę, że się wyrasta z tego w jakimś sensie i fajnie jest, jak ta popularność i ta świadomość koncentruje się, wiesz, przy okazji wydania nowych materiałów, płyt czy czegoś, czy tam na przykład przy okazji koncertów, a tak w życiu prywatnym, codziennym to
Ja nie jestem, przepraszam, nie jestem żadną gwiazdą w kuchni, chociaż w kuchni może jestem gwiazdą, bo podobno dobrze gotuję. Dzisiaj zapewne, na pewno zagracie Pokolenie, jeden z waszych przebojów. Tam jest taka linijka, każde pokolenie chce zmieniać świat. Czy muzyka może w ogóle zmieniać świat, że wy chcecie w ogóle, czy mieliście kiedykolwiek zamiar zmieniać świat? Nie, my nie mamy tych ambicji takich właśnie politycznych, bo to ociera się o politykę, czy o coś w tym rodzaju, bo zmieniać świat. No, świata nie można specjalnie zmienić, natomiast można wywrzeć jakieś piętno tym, co się robi. Prawda? No, generalnie nie wiem, czy tutaj idealizować specjalnie, ale... Ja bym poidealizował, powiem no to, krótko. No to spróbuj. Ja uważam, że jeżeli... jesteś artystą popularnym, znanym i przekazujesz na koncercie jakieś, nie wiem, dobre emocje, nie? I że ludzie wychodzą zadowoleni, że się cieszą, to wspólnie przeżyliśmy kilkadziesiąt minut, dobrych minut swojego życia. I w ten sposób możemy świat zmieniać na lepszy. Tylko nie wiem, czy oni będą lepsi, jak wyjdą z koncertu naszego. Natomiast ten moment w ogóle, w którym to się dzieje, gdzie są te emocje, no to są przecież im więcej takich momentów w ogóle fajnych w naszym życiu, gdzie mamy przeżycie albo mocne, albo wesołe, albo wzruszające, albo jakieś, no nasze życie jest po prostu pełniejsze i im więcej tych momentów jest, tym nasze życie jest lepsze po prostu. Dziękuję, świetna puenta na zakończenie rozmowy. Życzymy sukcesów i zmieniamy. Od razu muszę zapytać, czy jest w takim razie szansa na jakieś drugie spotkanie, bo jesteśmy nawet nie w połowie pytań. Oczywiście, to jest tylko kwestia tak zwanego czasu, bo teraz nas trochę goni, bo musimy za moment grać, ale jak znajdziemy bardzo trochę czasu... Bardzo chętnie porozmawiamy, możemy się umówić na dłuższą rozmowę. Między innymi o kuchni właśnie chciałem porozmawiać, a tu o... Dobrze, o kuchni. Opowiemy o kuchni, o tym jak robimy nasze utwory, jak pracujemy w studiu i jak gotujemy. Dziękuję. Dziękujemy za rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki.